w Radomiu nie ma żadnych mafii. Można powiedzieć, że mafie taksówkarskie istnieją? Tak, u nas na przykład w Radomiu tak. Złotówa, coś mi mówi, coś chyba w wiadomościach o tym mówili ostatnio. Że tam nie warto stawać, bo tamtych to można w zęby nieraz dostać. Ale no rozkwaszę go, no bo bym go rozkwasił, zniszczyłbym go tam. Może ksywa mi coś mówi? Musiałem się z nim szarpać nawet. Rękę mu wykręciłem, tak, że dłonią dotykał do karku. No i zrobiła się awantura. Opowiadał, jak go chciał pedał zgwałcić. Madafaka! Witamy w kolejnym odcinku Babiego Lata. W poprzednim programie mogliśmy podpatrzeć, jak bawią się radomianie w klubie. Dziś sprawdzimy, jak pracują taksówkarze. Dowiemy się, czy to naprawdę aż taki trudny zawód. Mam nadzieję, że będą mieli ciekawe historie do opowiedzenia. Taksi 69, słucham. Dzień dobry, chciałabym zamówić taksówkę na Grodzką 2. Grodzka. Dziękuję, do widzenia. Chciałabym pana zapytać, czy taksówkarz to trudny zawód? No, ja uważam, że trudny zawód. Nawet powiedziałbym bardzo trudny. Nie, łatwy, jak dla mnie. Jeśli ktoś lubi jeździć, no to nie jest trudny. Dlaczego ma być trudny? No, nie wiem czy trudny, ale na pewno stresujący. Ten zawód jest niebezpieczny, każdy ma jakieś zagrożenia. Wiecie pani, jak się mówi na takie rejestracje? Nie. To samochody z Trójmiasta. Tak. A czemu? Wrzosów, Rajec, Antoniówka. No dobra, to jakaś dziwna historia musi nam pan opowiedzieć. No, dziwna historia to miałem nie tak dawno. Słuchamy. Miałem takie zdarzenie, jechałem poza Radom z klientem. Po czym dojechaliśmy na miejsce, wysiadł. Twierdzą, że idzie do banku wypłacić pieniądze. A notabene u nas też można kartą zapłacić. Wiadomo, w nocy jest druga taryfa, czyli licznik szybciej bije. I dojechaliśmy, potem tam trochę postałem z nim, dojechaliśmy do Trauguta. Wyszedł, ale widzę, że bank naprzeciwko dosłownie było od taksówki 15 metrów, a on skręcał w bok. Ja już wcześniej byłem przygotowany. Kluczyk miałem w ręku, samochód wyłączony, z pasa wypięty. I jak ja wyszedłem, pytam się, gdzie idziesz? Zaczął uciekać. No i zobaczył, że już na liczniku jest 20 zł. No i zrobiła się awantura. Dosyć wielka, bo musiałem się z nim szarpać nawet. Po prostu jak on uciekając, ja go kopnąłem w nogi. No trochę była bijatyka drobna. W każdym razie... Miałem takie już odruchy takie, że zmasakrować go, bo wziąłem go tak za włosy, złapałem i chciałem go tak o tę kostkę walnąć. Ale no rozkwaszę go, bo bym go rozkwasił, zniszczyłbym go tam. No i skończyło się, że klient wylądował na policji. Tyle brakowało, żeby mu tą rękę połamał. No, ale jak to się skończyło w końcu? Zapłacił? Zapłacił. Skończyło się, że człowiek wylądował chyba na izbie wytrzeźwień. Kolega mi powiedział, jak go chciał pedał zgwałcić. Naprawdę? Niestety to prawda. I tu nas w Radomiu? Wywiózł go w las, gdzieś tam na jak się jedzie na Pruszaków, gdzieś tam taki plac zgody jest, tam go chciał. Zamurowało mnie. O, mamy zlecenie. Często pani jeździ taksówką? W Radomiu zwłaszcza. Co pani myśli o zawodzie taksówkarza? To trudny zawód? Czy ja wiem? Znaczy z jednej strony niebezpieczny, a z drugiej strony już chyba łatwy, bo nie trzeba operować mapami, wpisuje się w GPS, się jedzie, tak? Poznaje się ciekawych ludzi. czy wiesz, co to jest określenie złotówa? No taksówkarz. No a co o tym sądzisz? Myślisz, że to jest pozytywne, negatywne? Normalne. Normalne? Nie wiem, ani nie jest negatywne, ani chyba pozytywne też nie jest zbytnie. A wzięła chyba się stąd, że kiedyś po prostu kilometr kosztowała złotówka. No jest to w pewnym sensie jeżdżąca skarbonka, nie? Tak. Tak się mówi na taksówkarze. Złotówy. No ja do końca bym się z tym nie zgodził. Powiedz nam, czy często jeździsz taksówką? Taksówką? Nie mam środków finansowych, które by mi pozwalały na jeżdżenie właśnie akurat taksówką. Czyli za autobus? Wolę środki akurat przejazdu miejskiego. A co myślisz o zawodzie taksówkarza? Powiem, że są niezłe cwaniaki. A to takie określenie złotówa, coś ci mówi? Złotówa, 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 coś mi mówi, coś chyba w wiadomościach o tym mówili ostatnio. Nie wiem. O jakiejś złotówie? O złotówie, nie, może ksywa mi coś mówi, ale nie wiem, czy akurat o tej osobie. Na taksówkarzy tak się mówi, złotówa. A, to może ja dawno, nie czasowy jestem, wypoczywałem. Ale na pewno kiedyś sam jeździłeś taksówką, tak? Czy miałeś jakąś taką dziwną, nietypową historię w taksówce? Zdarzyło mi się, byłem odbity. Co? Odbity byłem i no, wyszpącił mnie trochę na kasę. Na dużo? No, będzie gdzieś 10 zł. A za 10 zł już nieźle bym popił. Jest to bardzo trafne określenie, co do niektórych tylko taksówkarzy tak samo. To jest też zawód, są policjanci źli, są policjanci dobrzy, są taksówkarze dobrzy. No i są... Ci źli to są złotówy? Raczej tak, no bo wiozą po prostu wokół celu. Chodzicie kiedyś taksówką? Ja jechałem, tak. I powiedz mi, co sądzisz o tym zawodzie? Znaczy sam bym chyba nie chciał jeździć taksówką, ale z tyłu mi się podobało. Interesujący, o dużych możliwościach i wiadomościach, niezależny, jest się samodzielnym, niezależnym, samorządnym. Podoba mi się. Zdarzyła się panu jakaś fajna historia, ciekawa w taksówce? No tu w mieście Radomiu raczej nie. A nie w Radomiu? A owszem, w Poznaniu tak. Jaka? Mogę zapytać? Po prostu taksówkarz się pomylił i zawiózł nas tam, gdzie nie chcieliśmy, ale za to nie wziął żadnej kasy. Jeszcze nam, prawda, zrobił świetną wycieczkę, opowiadając, prawda, co za oknem widzimy. Także to była taka miła, ciekawa, fajna wycieczka. Tak, zgubiłam portfel w korporacji Michalczewskiej. I zadzwonili do mnie, ponieważ ja dzwoniłam z domu, z domowego telefonu i oddali mi ten portfel. Pan powie, czy te takie opowieści o mafiach taksówkarskich są prawdziwe? Jest w tym trochę prawdy? Proszę panią, być może w większych miastach w Radomiu nie ma żadnych mafii. Po prostu my tu pracujemy biednie, ale solidnie, także ja nie spotkałem się i nie słyszałem o jakichkolwiek mafiach. Można powiedzieć, że mafie taksówkarskie istnieją? Tak, u nas na Wyżeku od Radomiu tak. Jedna taka właśnie jest... Na nich się mówi mafia taksówkowa. Po prostu... Madafaka! No, pozdrawiam wszystkich taksówkarzy w Radomiu, w całej Polsce. No nie wiem, pozdrawiam Kasię, moją najlepszą przyjaciółkę i mojego chłopaka Piotrka. Pozdrawiamy na pewno tych, którzy nic nie robią w wakacje. Którzy się nudzą, tak, siedzą w domu, nic nie robią, powinni wyjść. Tych pozdrawiamy. Pozdrawiam wszystkich redaktorów z Radomia, wszystkich taksówkarzy, oczywiście radomskich i nie tylko, całe społeczeństwo. Pozdrawiam mamę. Pozdrawiam tatę. Pozdrawiam dwie małpy, które tam stoją. Ja chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców mojego domu. Ci, którzy go oglądają, będą wiedzieć, o co chodzi, no i znajomych i przyjaciół. No, pozdrawiam wszystkich pasażerów, żeby z nami jeździli. Może żonę. Też żonę. Żonę i syna. Pozdrawiam serdecznie cały Radom. O. I wszystkich taksówkarzy z tego miasta. Na Harvardzie mam dwóch synów, Jasia i Piotrusia. W związku z tym dobrze by było, żeby wpadli na chwilę i zobaczyli, jak piękny jest Radom, jakie śliczne dziewczyny. Do miłego zobaczenia, do usłyszenia.